Dzień dobry moi drodzy, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś 21 maja, wtorek. Na dzień dzisiejszy są słowa z księgi proroka Izajasza z 27 rozdziału. Ja, Pan, jestem stróżem winnicy. Nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. I z pierwszego listu do Koryntian z 10 rozdziału, gdzie apostoł Paweł napisał: Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Oba dzisiejsze fragmenty dają nam niezwykłą pewność, niezwykłe poczucie bezpieczeństwa, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, nigdy nie jesteśmy sami. Pan Bóg sam siebie przyrównuje do stróża, stróża, który opiekuje się winnicą. W innym miejscu, na przykład w psalmach, możemy znaleźć, jak Pan Bóg mówi, że jest tym, który strzeże miasta. Nigdy, w żadnej sytuacji nie spuszcza z oczu tego, kogo pilnuje. Myślę, że możesz być przekonany, że ruszając w dzisiejszy dzień, nawet kiedy się boisz, kiedy jesteś niepewny, Pan Bóg jest blisko ciebie i Pan Bóg jest tym, który nawet nie mrugnie, na ułamek sekundy nie spuści cię z oka. Pan Bóg zawsze jest blisko i doskonale wie, w jaki sposób przyjść z pomocą. Wystarczy w modlitwie, w zaufaniu zawołać do Niego, poprosić o wsparcie. Wtedy, kiedy nam brakuje sił, warto jest przypominać sobie, że mamy wielkiego, potężnego, silnego Boga. Boga, któremu zależy na każdym z nas. A wtedy, kiedy jest ciężko, tym bardziej możemy sobie przypominać o obietnicy, z którą przyszedł apostoł Paweł i mówi: Bóg jest wierny. Skoro obiecał, to wypełnia. Jesteśmy w szczególnym czasie. Wczoraj, przedwczoraj świętowaliśmy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. To jedna z obietnic, którą Pan Bóg dał Kościołowi. Dał obietnicę, że nigdy nie opuści, że zawsze będzie. Że Jego Duch będzie prowadził, będzie strzegł, będzie oświecał serca, umysły, będzie zapewniał o Bożej bliskości i o zbawieniu. To niesamowita obietnica dla nas, bo możemy być pewni, że w żadnej sytuacji naszego życia nie pozostajemy bezbronni i nie będziemy bezradni. Kiedy nam brakuje sił, możemy zwrócić się do tego, który jest ponad nasze siły i który chce dać siłę każdej i każdemu z nas. Ta obietnica, którą niesie dziś słowo z pierwszego listu do Koryntian, może dać Tobie siłę na dzisiejszy dzień, na kolejne dni, na to wszystko, co niepewne w Twoim życiu, że Bóg jest wierny i nie dopuści, aby przyszło takie pokuszenie, takie doświadczenie, które rozłoży Cię całkowicie na łopatki. Ale nawet jeśli leżysz, to On wyciąga do Ciebie rękę, podnosi, aby pomóc wstać i aby z Jego pomocą, oparty o Jego silne ramię, iść dalej przez życie. Zachęcam Cię do tego, by właśnie w ten sposób popatrzeć na Pana Boga, na Tego, który jest wierny i który jest blisko Ciebie, aby Cię prowadzić. On nie opuszcza i troszczy się. Z takim przekonaniem ruszaj w dzisiejszy dzień do swoich zadań, do swoich obowiązków, a cokolwiek będziesz robił, cokolwiek będzie się działo, pamiętaj, że Bóg wierny, Ten, który jest stróżem, opiekuje się Tobą i jest blisko. Bożego błogosławieństwa, dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.